Laudetur Jezus Chrystus, tu telewizja Chrystusa Króla, Marek Skowroński. Witam Państwa dzisiaj z Warszawy. Moim i Państwa gościem jest Pan Marcin Dybowski, historyk i właściciel wydawnictwa Antek. Szczęść Boże! Daj Boże, wszystkiego dobrego życzę po świętach jeszcze, bo jesteśmy w oktawie. Tak jest, po świętach i jednocześnie po nowennie. Po nowennie do najdroższej krwi Pana Jezusa. Nowennie wynagradzającej, przebłaganej, ale jednocześnie prosiliśmy o intronizację Pana Jezusa. Pan się w tę nowennę włączył. Dlaczego? No, już mówiliśmy o tym nie raz, ale zawsze warto powtórzyć. No, nie ma przyszłości, można powiedzieć, przed żadnym narodem, żadnym państwem, żadnym organizmem, czy żadnym stworzeniem, które buntuje się i nie chce uznać nad sobą rzeczywistości, tak? Nie chce uznać tego, który jest stwórcą, nie chce uznać jego praw. I chyba wystarczająco czasy od rewolucji protestanckiej, a później rewolucji francuskiej, poprzez to wszystko, co się dzisiaj dzieje, udowadniają zupełnie wystarczająco, że właśnie to myślenie człowieka o tym, że człowiek jest suwerenem i że może się rządzić swoimi własnymi prawami, które sobie przegłosuje, ustali, że to wszystko, co nas otacza, podlega negocjacji i tak zwanej umowie społecznej, no po prostu jest nieprawdziwym stwierdzeniem, że są pewne prawa, prawidła, czyli właściwy porządek rzeczy, który istnieje od czasów pradawnych, od momentu stworzenia tego świata i żeby nie wiem co, jeśli ludzie tego, czy ludzkość tego nie uzna, a uzna jakieś prawa, które sobie wyduma na podstawie właśnie rewolucji różnego rodzaju i buntu, to żeby nie wiem, jaką organizacją Narodów Zjednoczonych czy Unią Europejską był otoczony, no to po prostu to prowadzi tylko i wyłącznie do niewolnictwa. A to, że idziemy prostą drogą właśnie do niewolnictwa, no to też myślę, że każdy rozgarnięty rozumem posługujący się człowiek widzi wyraźnie. Jak to jest z młodzieżą? Polska młodzież nie szczyci się za bardzo z tego powodu, że są Polakami. Dla wielu z nich polskość to niestety to, co powiedział Donald Tusk niegdyś, to obciach. Nie czują się zbyt związani z Polską jako swoją ojczyzną. Młodzież polska jest bardzo kosmopolityczna. Wiele z osób, wielu z nastolatków już w tej chwili, będąc na przykład jeszcze w szkole podstawowej czy w szkole średniej, deklaruje, że chce stąd wyjechać. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? To jest po pierwsze. Po drugie, w jaki sposób, co należałoby zrobić, żeby znowu młodzież polska poczuła się dumna ze swojej polskości? No tutaj dotknął Pan rzeczywiście bardzo istotnej sprawy. Ja może to trochę przedstawię w sposób anegdotyczny, czy może odwołując się także do swojej własnej jakiejś tożsamości, czy swoich doświadczeń. Otóż powiem w ten sposób, że chociaż myśmy żyli w czasach okupacji sowieckiej, to ja miałem to wielkie szczęście i myślę, że to te pokolenia jeszcze miały też szczęście, te pokolenia wcześniejsze, takie jak pokolenie Anny Walentynowicz, czy jeszcze wcześniejsze tych, którzy zbuntowali się w Poznaniu w 1956 roku, przypomnę, z bronią w ręku, tak jak przystało na wolnych ludzi, potrafili się przeciwstawić właśnie komunizmowi, czy później ci wszyscy, którzy się regularnie co jakiś czas buntowali. Otóż myśmy mieli nieprawdopodobny skarb w postaci naszych dziadków, czy naszych rodziców, którzy mówili nam coś takiego. A przed wojną to było tak. A w Polsce przed wojną to było tak. I powiem szczerze, że dla mnie to, co mówiła moja świętej pamięci babcia,
mój świętej pamięci dziadek, jeden i drugi, jedna babcia i druga. I co mówili moi rodzice? To tworzyło pewien taki obraz, że jest jakaś święta Polska, że była jakaś święta Polska, że była jakaś Polska, która była czymś dobrym, była jakimś dobrem i jej nie ma. I jej dzisiaj nie ma. W związku z tym, ja jak patrzyłem na to komunistyczne, jakby to powiedzieć, badziewie, na tą szarość dookoła, na to wszystko, co było zaprzeczeniem prawa naturalnego, zaprzeczeniem w ogóle no, zdrowego rozsądku, to ja dzięki temu wiedziałem, że to nie jest Polska. Tymczasem, moim zdaniem, my przegrywamy młodzież najbardziej właśnie tym, że my im wciskamy, że to, no nie chcę przeklinać, ale to straszne otoczenie, to tekturowe państwo, ta ciągła niemożność, ciągłe partactwo, to ciągłe, ta ciągła służalczość, że to jest Polska. Więc ja się nie dziwię, że młodzi ludzie, nawet myślę także o swoich dzieciach, które wiedziały, że czy wiedzą, że ja na przykład za tą Polskę walczyłem, że walczyłem o niepodległą Polskę. No więc jeśli oni słyszą od prezydenta, że to jest niepodległa Polska, słyszą od premiera, że to jest ta wspaniała Polska, no to oni po prostu mnie jako swojego rodzica uważają za wariata, tak? No i słusznie, jeśli tylko robią ten błąd, że myślą, że ja o taką właśnie Polskę walczyłem. Jeśli myślą ci młodzi ludzie, że to jest ta Polska, no to, to my ją tracimy, tę młodzież, dlatego, bo przecież oni jako młodzi ludzie, a wiadomo, że młody człowiek ma no, jednak takie ostrzejsze wymogi pewne, widzi szybciej pewną hipokryzję, zakłamanie. Jeśli on to widzi i jemu się mówi, że to jest właśnie Polska, no to ja się nie dziwię, że on, że go zrywa na wymioty, tak? Że on po prostu nie może tego zaakceptować. On nie może tej korupcji, tej służalczości, tego oszustwa, tego kłamstwa traktować jako coś, za co warto oddać życie, prawda? Więc tu jest ten problem polegający na tym, że ja nie mogę swoim dzieciom powiedzieć w sposób budzący zaufanie, że przed wojną, a słuchaj, wiesz, przed wojną to było to czy tamto, bo przecież moje dziecko wie, że ja się przed wojną nie urodziłem. On wie, że jeśli ja to mówię, to nie jest, nie byłem świadkiem tego. Co innego właśnie, kiedy moja babcia czy dziadek tak mi mówili, wywyższając ponad wszystko, to dla nich Polska czy polska flaga to była taka świętość nieprawdopodobna, że dzisiaj nie spotkamy już ludzi, którzy tak pod niebie, pod po prostu wywyższają ponad wszystko właśnie to dobro ogólne, te ideały wolności, sprawiedliwości, właśnie zerwania z okresem zaborów, bo moi dziadkowie przecież urodzili się jeszcze w czasach zaborów, tak? Więc oni naprawdę. Co my mamy powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? A za Solidarności to było tak? No przecież to będzie tylko pośmiewisko, bo moje dzieci doskonale wiedzą, że co było za Solidarności. Wyprzedaż majątku narodowego, nierozliczenie żadnej afery. No po prostu państwo z tektury, państwo z dykty lub nie wiem, z papieru toaletowego. To jest po prostu nic, czym można się pochwalić. To jest nasza tragedia, to jest tragedia naszego pokolenia, patriotów, którzy walczyli o niepodległą Polskę, że nam ludzie, którzy zakłamują rzeczywistość, oni są dopuszczeni do właśnie mediów i oni mówią niepodległa Polska, żyjemy w niepodległej Polsce, w wolnej Polsce, tak? Tylko jak
ktoś butem stuknie mocniej w Brukseli, to oni truchleją, tak? I oni śmią mówić coś takiego jak to, że my żyjemy w niepodległej Polsce, tak? Moskwa tylko zmarszczy brwi albo Berlin zmarszczy brwi i oni już w podskokach realizują absolutnie wszystko, co oni sobie życzą. Izrael żąda zmiany ustawy i ta ustawa w ciągu kilku godzin przez parlament polski jest zmieniana bez względu na porządek obrad i cokolwiek. Ktokolwiek czegokolwiek żąda od Polski, Polska natychmiast to spełnia. Tak więc po prostu to jest problem. To tak naprawdę decyduje o tym, że my młodzież tracimy, dlatego, bo ta młodzież z czym ma się identyfikować? To jest tak samo jak w kościele kapłan, który by wyszedł naprzeciw wiernym i pokazał tą mizerotę, tą zdradę Chrystusa, jaką dzisiaj mamy, to zaprzaństwo, niespełnianie wymogów dekalogu, zaprzeczenia podstawowym prawdom wiary i on by nazywał to wiarą w Chrystusa i w Boga. Przecież ludzie zwykli po prostu to widzą, tak? Widzą to, że biskupi nie bronią Chrystusa, że nie wiem, Franciszek na Watykanie występuje z jakąś paczamamą, prawda? Czyli po prostu oddaje się absolutnie gusłom jakimś pogańskim i żaden z biskupów, czy to polskich, czy zagranicznych, nikt nie stanie w obronie detronizowanego Chrystusa na rzecz paczamamy i nie opowie się po stronie Chrystusa, tak? No więc jeśli młodzi ludzie to widzą, to jak można ich przekonać do Kościoła i mówić, że to jest Kościół, który ponad wszystko stawia prawdę? Kiedy oni widzą, że ta prawda dzisiaj jest negocjowana, zmieniana, że wystarczy jakaś krocząca, pełzająca rewolucja synodalna, gdzie w jednej diecezji jeszcze tam uznają takie czy inne prawdy wiary, ale już w innej diecezji nie, tak? Jak są biskupi, którzy uważają, że trzeba synodalność i w ogóle prawdy wiary i dekalog omawiać z tymi, którzy nie mają zamiaru, czyli z cudzołożnikami dyskutować na temat nie cudzołóż, ze złodziejami na temat nie kradnij, z nie miej fałszywych bogów przede mną, trzeba uzgadniać to z tymi, którzy w innych bogów wierzą i nawet trzeba bić przed nimi pokłony, a nawet całować ich buty. No więc jeśli po prostu to wszystko się tak kumuluje, to jak my mamy jeszcze czelność myśleć o tym, że będziemy mogli kogokolwiek o zdrowych zmysłach czy posługującym się rozumem jakiejś istoty zatrzymać w tym kościele? Przecież ci ludzie widzą niekonsekwencje, ci ludzie pamiętają, jak było za ich dzieciństwa i że dawniej księża mówili to, a dzisiaj mówią zupełnie co innego, tak? No więc ani nikogo się nie da ogrzać przy tym fałszywym ognisku fałszywego patriotyzmu, ani się nie da ogrzać przy tym fałszywym, nikogo ogrzać przy fałszywym ognisku jakiejś wiary, która nie jest żadną wiarą katolicką, tylko jest też jakąś umową społeczną i jest rzeczą, którą się negocjuje. No więc jeśli się wszystko w stanie negocjować, no to znaczy, że to nie jest Bóg, tak? No bo z Bogiem się rzeczy nie negocjuje, Boga się po prostu słucha i wykonuje się jego przykazania, ponieważ on lepiej wie, kim jest człowiek i czego potrzebuje. Więc myślę, że chyba tutaj jest najgłębszy, że tak powiem, problem i to, co najgorszego czyni ta klasa polityczna, która nami czy ta zupełnie targowica, wściekła targowica, która rządziła nami przez dziesięciolecia po okrągłym stole, czy nawet ta, która sobie dzisiaj gębę wyciera patriotyzmem i prawicowością, ale to jest tylko i wyłącznie dla nich fałszywa flaga, pod którą absolutnie co innego realizują. Więc właśnie to, że używa się do tego tej fałszywej flagi, powoduje, że ludzie się od tego odwracają, no bo jeśli im się od rana do wieczora ciągle przez wszystkie przypadki odmienia słowa ojczyzna, patriotyzm, dobro, gospodarka,
piękno, no to, a oni widzą, że przecież tu zupełnie o co innego chodzi, widzą, nie wiem, ludzi, ministrów w randze, że tak powiem, nawet chyba wicepremierów, którzy defraudują jakieś dziesiątki milionów złotych, nie ponoszą z tego tytułu żadnej konsekwencji, no to, a ten człowiek ledwo ma na jako takie życie, prawda, no to, to jak można liczyć na to, że ci ludzie będą się identyfikować z takim tekturowym państwem, więc to jest największa zbrodnia, którą w tej chwili dokonuje się na Polsce, że ci ludzie powinni o wiele mniej mówić, może nawet lepsze by było, żeby mówili, że jesteśmy na drodze do niepodległości, że przed nami jest ciężka praca, że po prostu robimy tylko tyle, na co możemy, dlatego, bo są pewne uwarunkowania. To by było bardziej chyba zrozumiałe, bardziej fair wobec nas wszystkich, bo byśmy to zrozumieli. Natomiast nazywanie tego papierowego państwa, że to jest ta Polska, no to jest plucie na groby naszych przodków, to jest plucie na najświętsze, że tak powiem, nasze rzeczy, i to giną imponderabili, a bez imponderabili nie ma mowy o jakiejś przyszłości, no więc to jest niszczenie polskiego ducha, to jest niszczenie, jeszcze jeśli się do tego doda, przecież proces, absolutnie świadomy proces niszczenia tej młodzieży przez system szkolnictwa, tak? Gdzie systemem szkolnictwa w humanistyce przecież jest triumf Gombrowicza, tak? To jest Polska Gombrowicza, to szambo, które nas dookoła otacza, jakiej byśmy nie dotknęli instytucji, czy nawet to nie tylko świeckich instytucji, tak? No to jest przecież właśnie ta Polska Gombrowicza, czyli właśnie nie ojczyzna, czyli człowiek, który ma pewne obowiązki wobec ojca, czyli wobec przodka, czyli wobec tego, który przekazuje mi system wartości, który przekazuje mi pewien kod kulturowy i kod cywilizacyjny, i ja mam wobec niego jakieś obowiązki, tylko to jest ta gombrowiczowska właśnie Polska, gdzie nie mamy spełniać to, jakie mamy z przeszłości zadania i jakieś powołanie, tylko my po prostu mamy matczyznę, tak? Czyli po prostu ułatwienie, mamusia nas wszystkiego, że tak o wszystko zadba, wszystko nam da, czyli to jest ta roszczeniowość, tak? Oczywiście chciałbym być dobrze zrozumiany, też istnieje ta młodzież i to najlepiej widać w różnego rodzaju chociażby tych uczestnikach marszów niepodległości czy różnego rodzaju akcji, o chociażby obrony świątyń wtedy, kiedy prawda były te zagrożenia i ta dzicz lewacka przychodziła, zresztą bardzo często za przyzwoleniem także niestety kapłanów kurialnych, którzy wcale nie chcieli bronić tych świątyń, a nawet dzwonili, bo wiem o tym z autopsji, bo uczestniczyliśmy w obronie tych świątyń i mieliśmy bezpośrednio od tych proboszczów takie relacje, że byli odgórnie potępiani za to, że dopuszczają do tego, żebyśmy my jako obrońcy stawali przed kościołami, no a proboszczowi mówi, no ale jak, co ja mogę zrobić, co, no jak to co, proszę księdza, po prostu trzeba było ich wpuścić do kościoła, tak? Więc tutaj jest kwestia taka, że też są młodzi i jest ich bardzo dużo, ale tu problem polega na czym? Nie jest to owoc pracy państwa jako państwa, tak? Świadomej od dziesięcioleci prowadzonej edukacji, tak? To samo dotyczy Kościoła. Kościół nie ma żadnej edukacji nie internacjonalistycznej. Te wszystkie ruchy charyzmatyczne, te ruchy neokatechumenalne, te ruchy oazowe, te ruchy wszystkie są o zabarwieniu internacjonalistycznym, tak? One nie mają niczego w sobie takiego super patriotycznego. To, tam nie ma żadnego wychowania stawiającego właśnie na patriotyzm. Prędzej jest to stawianie na wyprodukowania uczonych w piśmie, można powiedzieć, tak? A nie takich katolików, którzy będą
świadomi swoich obowiązków wobec ojczyzny i wobec kościoła i wobec swojej własnej rodziny. Więc tutaj jest kwestia tego typu, że tak jak na przykład proszę zauważyć, że ten patriotyzm, prawda, wśród kibiców się zachował. No ale przecież to nie było żadnym działaniem jakimś przemyślanym takich czy innych, prawda, czynników państwa polskiego, tylko to się po prostu zachowało, dlatego bo ci ludzie no po prostu z natury wojowniczy, z natury chcący się opowiedzieć po stronie takiej czy innej flagi, czy takiej czy innej barwy, prawda, dla nich nie było problemu, że oni się także opowiadają po stronie barw Rzeczpospolitej, po stronie historii. I ta miłość, proszę zauważyć, nawet do żołnierzy niezłomnych, to kultywowanie różnych tych tradycji, to też przecież przechowało się nie dlatego, że przechowało się w kościele lub w państwie, tylko po prostu w zwykłych rodzinach. Tam trwały te legendy, prawda, o albo powstańcach warszawskich, albo o powstańcach takich właśnie jeszcze tego powstania po 45 roku. I ta miłość właśnie do swoich przodków, ona nie pozwoliła tym ludziom na to, by pluć, by pozwolić pluć innym na ich właśnie przodków. Ja powiem z własnego doświadczenia, na przykład w podziemiu w latach 80. w stanie wojennym używałem pseudonimu Ogień, tak, właśnie na cześć Michała Kurasia Ognia, prawda? No ale nawet wśród studentów historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tych takich, że tak powiem, wtajemniczonych w ten mój pseudonim, oni ze zdziwieniem podnosili brwi i dziwili się, że no jak ty możesz używać takiego pseudonimu, przecież to był morderca na przykład, tak, prawda, albo przecież on zabijał innych, tak, no więc myśmy zostali bardzo rozmiękczeni, tak, i pacyfistycznie nastrajani ciągle przez dziesięciolecia, bo ta Polska właśnie gombrowiczowska, która jest przekazywana w edukacji, no po prostu jest właśnie Polską, absolutnie spacyfikowaną Polską, która jest służalczo nastawiona do spełniania życzeń wszystkich innych, no i przede wszystkim nastawiona tylko i wyłącznie na konsumpcję. I dlatego tak łatwo jest niestety Polaków kupić tym obietnicami, już nawet nie konsumpcjonizmem jako takim, tylko obietnicami nawet konsumpcjonizmu i tego, że się polepszy, tak? No teraz niestety premier no, jest mistrzem świata w ciągłym obiecywaniu, czego to Polska nie będzie produkować, jakie to dobra, że tak powiem, będziemy wytwarzać, na czym to będziemy zarabiać, a tak naprawdę jest włączona po prostu od ładnych wielu lat drukarka po prostu, która non-stop drukuje pieniądze i tymi pieniędzmi zatykane są kolejne dziury budżetowe i no spowodowało to i spowoduje to w tej chwili no bardzo duży kryzys inflacyjny, prawda? W nawiązaniu do tego, co pan mówił, mam syna, w tym roku niebawem skończy lat 18, i on właśnie sam mówi, jak można wycierać sobie mordę, cytuję jego, patriotyzmem, a z drugiej strony być na zawołanie każdego, kto tylko szczeknie głośniej na nas. Mówiąc na nas, czyli na rząd, tak zwany rząd polski, rząd polskojęzyczny. Czy jest możliwe pana zdaniem, gdyby doszło do, nie daj Boże, jakiejś bardzo kryzysowej sytuacji, wręcz do ataku jakiegoś obcego państwa na Polskę, czy pana zdaniem jednak ci młodzi ludzie staną po stronie ojczyzny, czy będą walczyć za ojczyznę, czy myśli pan, że raczej gdzieś się pochowają, czy uciekną? Myślę, że będą ci, którzy będą na pewno chcieli walczyć o ojczyznę. Myślę, że mnóstwo na przykład młodych ludzi, którzy są w Wojskach Obrony Terytorialnej, tak, są jakby poza bezpośrednimi, skorumpowanymi, tekturowymi takimi instytucjami państwa.
to ci ludzie na pewno będą się garnąć. Jest problem tylko taki, czy nie będą zdradzeni. Jest problem tego, kto jest tak naprawdę w kadrze, wysokiej kadrze Wojska Polskiego, bo przecież my widzimy tych generałów Różańskich, czy różnych innych po prostu ewidentnych zdrajców, z którymi do dnia dzisiejszego nie państwo sobie nie poradziło. Przecież pamiętamy sprawę generała z Biura Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, który mimo przyłapaniu go na krętactwie i na kłamstwach i mimo wykazania mu, że należał do tajnej młodzieżówki jaruzelskiego, który po prostu zanim oddał władzę, przecież utworzył takie właśnie z młodych oficerów sprzysiężenie, które właśnie miało wejść w te nowe struktury wojskowe, żeby je od środka rozsadzać i szpiegować. I nagle ten człowiek był broniony właśnie przez Andrzeja Dudę. No, my mamy mnóstwo przykładów pokazujących, że na najwyższych szczeblach naszego państwa, mimo właśnie wycierania sobie gęby tym patriotyzmem, w dalszym ciągu są po prostu ludzie, którzy absolutnie są związani z obcymi, tak, nazwijmy to w ten sposób. I jako obce ciało są w tym organizmie trzeciej RP, tak, czy czwartej RP, bo to nieistotne, jak będziemy to nazywać, bo to nic nie ma wspólnego z Rzeczpospolitą ani z Polską, więc można tylko użyć pewnego skrótu literowego jak trzecia RP albo czwarta RP. No w każdym razie jest pytanie, co to będzie w czasie dowodzenia tymi ludźmi. Czy ci ludzie rzeczywiście zostaną poprowadzeni do boju? Czy rzeczywiście sprzęt, który się im kupuje, będzie sprzętem, który będzie ze sobą kompatybilnym sprzętem i zadziała? Czy to po prostu będą tylko i wyłącznie roztrwonione kolejne dziesiątki, a nawet setki miliardów? Bo to teraz to można mówić przy zakupie różnego sprzętu, przecież o setkach miliardów. Czy to w ogóle, jaki to ma sens w obliczu też tej wojny, która pokazuje właśnie tą najsprytniejszą właśnie taktykę wojny, jak to, że można Goliata ustrzelić po prostu z procy. Nie trzeba do tego armat, nie trzeba do tego mieczy, wielkiego uzbrojenia, czyli trzeba to, co jest drogie u przeciwnika, niszczyć czymś tanim jak kamień, tak jak to zrobił Dawid, zabijając Goliata. Myśmy mieli swoją własną rzeczywiście myśl niesamowitą, techniczną II Rzeczpospolitej w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie właśnie chociażby był tak zwany karabin przeciwpancerny Urugwaj, który w 1939 roku przebijał każdy pancerz. Niestety nie wiadomo z jakich względów, podejrzewam, że być może jakiegoś spisku istniejącego w ramach wojska, ten karabin w wystarczającej ilości wyprodukowany niestety nie został na czas wydany żołnierzom, a wszędzie, gdzie został użyty, został absolutnie z sukcesem użyty i zatrzymywał te pancerne jednostki w 1939 roku. Trzeba też pamiętać, że one naprawdę umownie można je nazywać pancernymi w porównaniu z tym, co oznaczało słowo pancerny za parę lat tej samej wojny. Ale wtedy w 1939 roku naprawdę te pancerze nie były takie nieprawdopodobne i wojsko niemieckie dalekie były jeszcze od tej swojej potęgi późniejszych rzeczywiście pancerzy. Ale w każdym razie, no, patrząc na to, co się dzieje na wojnie na Ukrainie, widać wyraźnie, że tego rodzaju broń właśnie tania, typu właśnie różnych wyrzutni rakietowych czy wyrzutni przeciwpancernych, no fantastycznie sprawdza się na polu boju i właśnie setki milionów kosztujący sprzęt można łatwo zniszczyć przy pomocy właśnie czegoś, co kosztuje niewielkie pieniądze. Więc no po prostu jest pytanie o koncepcję tego właśnie Wojska Polskiego. Jest bardzo ciekawy właśnie tutaj teraz taki moment historyczny w Polsce, gdzie my możemy wreszcie widzieć gdzie indziej na innym teatrze wojennym, niekoniecznie u siebie od razu, możemy widzieć po prostu, co się dzisiaj sprawdza, co się nie sprawdza. No i teraz jest pytanie, czy to państwo z tektury
wreszcie zostanie uwolnione z tego pasożytniczego, że tak powiem, postsolidarnościowego, nie wiem, nowotworu, o tak to nazwijmy delikatnie. Czy w związku z tym i w jaki sposób, to jest dla mnie ciekawe jako twórcy ruchu kontroli wyborów, w jaki sposób w wyborach mamy dokonać tego, by po prostu właśnie pozbyć się tego nowotworu kompletnie, który się nie sprawdził. Jak tym ludziom powiedzieć absolutnie, że nie mają prawa po tych dziesięcioleciach używania właśnie najszczytniejszych słów do nikczemnej polityki, nie mają nic innego do zrobienia, tylko powinni odejść po prostu w niebyt historii, dopuścić innych, właśnie być może młodych, ambitnych Polaków, którzy są dla nich rzeczywiście postrachem i są tacy młodzi Polacy, którzy opracowali właśnie takie pomysły na armię nowego typu. To jest na przykład doktor Jacek Bartosiak ze całym swoim zespołem. Oni mają pewne pomysły i można się być może z nimi nie zgadzać, ale trzeba przedstawić swoje pomysły, które nie są z piekła ani z tektury rodem, tylko rzeczywiście są ewentualnie lepszą kontrpropozycją, a jeśli się nie ma takiej kontrpropozycji, to trzeba natychmiast ten czas historyczny wykorzystać. Ale teraz jeszcze chciałem powiedzieć, że no owszem, uważam, że są ci ludzie, którzy będą się chcieli bić za ojczyznę, tylko czy nie będą podobnym mitem sienkiewiczowskim, jak wysadzenie się Wołodyjowskiego i Kettlinga w Kamieńcu Podolskim, tak, gdzie właśnie to wojsko na dole patriotyczne chciało się bić, a na górze przedstawiciele możnowładztwa i to możnowładztwa ze strony kościoła i możnowładztwa ze strony świeckich możnowładców na złość Sobieskiemu, na złość tylko po to, tylko żeby zrobić mu na złość, po prostu dogadało się z Turcją i oddało Kamieniec Podolski w ręce tureckie, tak? Więc tu jest problem, na ile ci młodzi ludzie będą się wysadzać w powietrze w sytuacji, gdy na górze okaże się, że elity się już dawno dogadały i chcą budować, tak jak powiedziałem, chcą budować tą Euroazję. A jeśli chodzi o to uderzenie na Polskę, oczywiście uderzenie na Polskę byłoby rzeczą bardzo niebezpieczną, niepożądaną. Dla nas najlepszym rozwiązaniem byłoby te dwa kraje, które oczywiście Rosja w sposób zdecydowany i odwieczny, ale i Ukraina tak samo nie darzy Polski jakąś wielką sympatią, a wręcz przeciwnie, po prostu ma nawet jakieś roszczenia terytorialne. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, i to mówię od lat, byłoby ich zmaganie się Rosji i Ukrainy, oby jak najdłużej i jak najbardziej, że tak powiem, osłabiające, bo Polska tylko wtedy odzyska swoją pozycję, kiedy ich sąsiedzi po prostu będą osłabieni. I naszym celem naszej polityki powinno być osłabienie Niemiec, osłabienie Rosji, osłabienie Ukrainy i wszystkich tych państw, które po prostu mają jakieś do nas, że tak powiem, pretensje, czy jakieś mają roszczenia. I najlepszą sytuacją byłoby to, gdyby po prostu taka Ukraina Polski potrzebowała nie na warunkach, jakie postawi Ukraina, tylko na takich warunkach, które po prostu postawi Polska, bo po to się bierze udział w ogóle w wojnach, nie po to, żeby komuś pomagać, bo to jest zupełnie jakieś pomylenie pojęć. Nie po to się przystępuje do jakiejś wojny, żeby komuś pomóc. Przede wszystkim przystępuje się do wojny, by pomóc samemu sobie i osiągnąć swoje cele polityczne. A naszym celem politycznym jest to, żeby rzeczywiście Polska brała udział w odbudowywaniu Ukrainy, żeby to odbudowywanie Ukrainy spowodowało, by Ukraińcy przestali ziać
miłością w stosunku do Polski, jak to się mówi dowcipnie, czyli także nienawiścią, żeby Ukraina stanęła w prawdzie wobec swojej przeszłości i przyszłości, żeby wreszcie została schrystianizowana, ponieważ przez całe wieki ta chrystianizacja nie nastąpiła tam w sposób odpowiedni, a rzeź wołyńska na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej była tego najlepszym przykładem, kiedy ich własny kler, czy to prawosławny, czy grekokatolicki, po prostu święcił nawet siekiery, widły i różne narzędzia zbrodni. Więc to wszystko po prostu Polska musi tak prowadzić tę politykę, żeby sama nie stała się ofiarą własnej nieroztropności, własnej jakiejś nieprzytomności umysłu. Natomiast co ja myślę, że też my tutaj może myślimy o jakimś gwałtownym rozwiązaniu na wschodzie tutaj, czyli w zmaganiach ukraińsko-rosyjskich. Moim zdaniem nie z tym będziemy mieli teraz do czynienia. Moim zdaniem raczej konflikt zostanie przeniesiony na inny teren. Moim zdaniem z punktu widzenia takiego globalistycznego, czy z punktu widzenia czy to celów rosyjskich, czy celów ukraińskich, one nie zostaną tak szybko osiągnięte, a nie widzę, na razie tak mi się wydaje, że nie sięgnie ani jedna, ani druga strona po radykalne rozwiązanie na terenie właśnie tego teatru wojennego. Raczej moim zdaniem w najbliższym czasie należałoby się spodziewać przeniesienia tego teatru wojennego na, moim zdaniem, na Bliski Wschód, dlatego bo tutaj to, co może się i powinno się w najbliższym czasie zdarzyć, jeśli chodzi o teatr europejski tej wojny, czyli zmagań pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i faktycznymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, a światem, który chce zbudować Euroazję, czyli wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i słabymi sojusznikami, a po drugiej stronie Niemcami, Rosją i Chinami, które działają absolutnie w zmowie, też myślę, że w zmowie z Putinem i Chinami i Niemcami jest Francja, szczególnie Francja Macrona, to też jest człowiek bezwzględnie zainteresowany w rozszerzaniu komunizmu na świecie i rozszerzaniu w ogóle tej idei, o której niedawno przypomniał Mediewiew, kiedy powiedział o budowie Euroazji, czyli świata od Lizbony po Władywostok. Tutaj w tym teatrze się niewiele zmieni. Jedyną rzeczą, która rzeczywiście mogłaby wpłynąć, to jest przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO. I tu powinniśmy się skupić na tych działaniach, bo to rzeczywiście w jakiś sposób odwróci uwagę Rosjan od Polski jako ewentualnego celu, a Rosja nie pozwoli, znaczy nie zaryzykuje atakiem na Szwecję i Finlandię i nasza dyplomacja i nasze działania powinny absolutnie być skupione na tym, by Szwecję i Finlandię jak najbardziej skłonić do wstąpienia do NATO i tu powinniśmy się na tym skupiać, a nie na działaniach dyplomatycznych, by Ukraina weszła do Unii Europejskiej albo do NATO. Dlatego, bo to na przykład wejście Ukrainy do Unii Europejskiej to w ogóle jest klęska dla naszego rolnictwa, ale nie chcę już tego tak za bardzo rozszerzać. W każdym razie uważam, że tutaj na teatrze europejskim to Szwecja i Finlandia, jeśli by przystąpiły do NATO, to rzeczywiście jest coś sensownego, co skutecznie, że tak powiem, rzeczywiście pogorszy sytuację Rosji, a co nie będzie się wiązało ze skupieniem nienawiści Rosji na Polsce. W związku z tym, tak jak mówię, tutaj byłoby zdecydowanie najważniejsze, żeby w najbliższym czasie Szwecja i Finlandia przystąpiły do NATO. Natomiast moim zdaniem teatr wojenny zostanie przeniesiony na Bliski Wschód, dlatego bo jeszcze ważniejszą kwestią dla Stanów Zjednoczonych, jak to by nie dopuścić do powstania Euroazji, bo nie po to się Stany Zjednoczone angażowały w pierwszą i drugą wojnę światową, nie po to uczestniczyły bardzo energicznie w
tym, by w ogóle wybuchła pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa, finansując na przykład bolszewizm, komunizm, finansując Hitlera chociażby, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To są, takie są cele polityki, były cele polityki Stanów Zjednoczonych, bo była zainteresowana tym, by być hegemonem światowym, i to trzeba obiektywnie, po prostu bez emocji o tym powiedzieć. To jeszcze ważniejszą kwestią, jak to, by nie dopuścić do powstania Eurazji, jest to, by nie dopuścić, by dolar przestał być walutą, po prostu tak zwaną rezerwową i walutą, w której rozliczają się kraje handlujące ropą i gazem. I teraz, jeśli mamy sytuację, że dotychczasowi sojusznicy Stanów Zjednoczonych, Arabia Saudyjska, czyli Saudowie, zaczynają bardzo energicznie przystępować do porozumienia się z Chinami i z Rosją, by odejść od dolara jako od waluty właśnie rozliczenia, to jeśli dolar przestanie być tą walutą rezerwową, przestanie być tutaj fundamentem, no to w tym momencie to jest totalna katastrofa gospodarcza dla Stanów Zjednoczonych i w ogóle dla całego świata zachodniego, jako także cywilizacji w ogóle zachodniej, nawet resztek tej cywilizacji. I nam nie powinno na tym zależeć, dlatego uważam, że, tutaj Polska nie ma specjalnie wyjścia, bo jeśli my nie będziemy popierać tego kierunku, to wpadniemy w sidła właśnie niemiecko-chińsko-rosyjskie. I moim zdaniem Stany Zjednoczone muszą w najbliższym czasie, to może być kwestia tygodni, może być kwestia miesięcy, ale absolutnie musi jakiś teatr, że tak powiem, nastąpić na Bliskim Wschodzie, rozwiązania tej kwestii, by wybić z głowy Saudom możliwość, że tak powiem, odejścia od dolara. No a takim sposobem wybijania z głowy tego rodzaju pomysłów, no może być po prostu właśnie wzniecenie tam jakiegoś konfliktu, by po prostu Saudom dać po łapach. Jak wiemy, jest tam mnóstwo miejsc zapalnych, czy to jest Iran, czy Irak, czy to jest Izrael, czy to jest, no właśnie, to są te kraje arabskie, więc moim zdaniem, ponieważ, jakby to powiedzieć, ta spirala konfliktu na Ukrainie jakby wyczerpuje się i bardzo radykalnie trzeba by było zadziałać, nawet być może przy użyciu broni atomowej albo być może innej broni, ale w każdym razie o wiele większego rażenia, to mnie się wydaje, że na tym teatrze wojny tutaj na Ukrainie nie nastąpi użycie tego, tylko raczej te państwa, które toczą ze sobą ten śmiertelny bój, przeniosą ewentualnie teatr wojny na inne miejsce. Myślę, że właśnie będzie to Bliski Wschód, by ewentualnie tam spróbować po prostu się zmierzyć. No i a to z kolei spowoduje, że zarówno ten teatr wojny w Europie w dalszym ciągu będzie gorzał, ale także i rozszerzony zostanie o Bliski Wschód. I tam nastąpi, tam moim zdaniem prędzej nastąpi użycie właśnie być może nawet broni atomowej, na tamtym teatrze wojny, a nie na teatrze tutaj europejskim. Natomiast jeszcze na koniec chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że Polska przegra wszelkie dyplomatyczne zmagania, czy to także im ewentualne militarne, jeśli nie zrozumie jednej podstawowej prawdy, że Rosja równa się Niemcy, a Niemcy równa się Rosja. Każdy polityk, każdy wojskowy, a myśmy we wrześniu 39, 17 września zapłaciliśmy śmiercią naszego państwa, to każdy Polak, który nie rozumie, że Niemcy równa się Rosja i jest zaskoczony na przykład tym właśnie 17 września, a mnóstwo dowódców frontowych było zaskoczonych właśnie atakiem ze strony Rosji, tak? Więc każdy, kto w dyplomacji czy w wojskowości, mówiąc Niemcy, nie ma natychmiast na myśli także i Rosja. Każdy, kto mówi Rosja, a nie ma natychmiast w podświadomości, w tyle, nie ma na myśli Niemcy, po prostu przegra każdą sprawę polską. I
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to już mówiłem też w innych mediach, że II wojna światowa toczyła się militarnie przeciwko Niemcom, ale politycznie przeciwko Rosji sowieckiej. Tego niestety nie rozumiał Sikorski, tego nie rozumiało wielu Polaków i myśmy zapłacili po prostu utratą niepodległości, bo nie braliśmy także pod uwagę i tego, że Rosja miała tajne porozumienia chociażby z Rooseveltem i chociażby właśnie z Churchillem. I mimo, że państwa te mówiły mnóstwo demokratycznych frazesów, po prostu miały te państwa twarde umowy z Rosją sowiecką i Rosji sowieckiej zapłaciły Europą Środkowo-Wschodnią za ich udział w wojnie, w II wojnie światowej. Więc jeśli II wojna światowa na tym polegała, że militarnie toczyła się przeciwko Niemcom, a politycznie przeciwko Rosji, to my teraz mamy sytuację nieco odwróconą. Ta wojna Stanów Zjednoczonych o to, by nie doszło do powstania Euroazji, czyli wojna per procura toczona na terenie Ukrainy pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, ona militarnie toczy się przeciwko Rosji, ale politycznie toczy się przeciwko Niemcom, toczy się przeciwko Unii Europejskiej. I Polska, która w tej chwili wymachuje szabelką, ja nie mówię, żeby w ogóle się nie przygotowywać, żeby nie mieć realnie wpływu na to, co się dzieje. Absolutnie nie mówię tutaj o pacyfizmie, tylko Polska, która nie weźmie pod uwagę tego, że idąc na wojnę z Rosją po stronie Ukrainy, czy razem z Ukraińcami, z tyłu mamy zdradzieckie Niemcy i zdradziecką Francję, czyli jest odwrotna sytuacja. Ta wojna toczy się przeciwko Rosji militarnie, ale politycznie przeciwko Niemcom. Więc jeśli my się w tej chwili niepotrzebnie w to włączymy na samym początku, to zobaczmy, co się dzieje po prostu we Francji, zobaczmy, co się dzieje z Niemcami. Przecież ci ludzie, te rządy zdecydowanie stoją po stronie Rosji. Więc jak my możemy pchać się do tej wojny, nie mając gwarancji, że te państwa przecież nas w tym nie poprą? I dwa, jakie mamy gwarancje ze strony sklerotycznego Bidena? Bo przypomnijmy, Biden był w Polsce, różne rzeczy wymamrotał, ale niczego specjalnie takiego, co by można było powiedzieć, że to są jakieś potężne gwarancje, tak? Więc Polska w tej, jakby to powiedzieć, sytuacji Matrixa, zupełnego Matrixa, nie może się teraz tak angażować militarnie, prawda? Być może przyjdzie taki moment, bo to też jest nasza wojna, by osłabić Rosję, by osłabić Niemcy. Dobrze na razie się dzieje, że rzeczywiście Stany Zjednoczone widzą, że Niemcy taką pozycję zdradziecką zachowują, ale to jest pewien proces. Powinniśmy spokojnie poczekać, aż Szwecja i Finlandia zostaną dopuszczone do NATO, bo wtedy rzeczywiście to będą nasi skrzydłowi, że tak powiem, sojusznicy i rzeczywiście ci, którzy mają inne stanowisko. Ale dopóki Francja i Niemcy zajmują takie stanowisko i dopóki prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Biden, to absolutnie to jest taka magma i tak kiedy grzęzawisko, że Polska nawet z o wiele lepszą dyplomacją międzynarodową miałaby problemy, by uzyskać swoje i pewne gwarancje. A co dopiero powiedzieć o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które jest w łapach tak zupełnie jeszcze z czasów Kiszczaka ludzi, którzy tam są zatrudnieni, bo przecież my wiemy dokładnie, że poza tym, że poza kilkoma ludźmi, którzy się za biurkami tam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zmienili, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w dalszym ciągu ministerstwem z czasów Kiszczaka i Jaruzelskiego. Więc po prostu dajmy sobie naprawdę na wstrzymanie, bądźmy przede wszystkim rozsądni, jeśli chodzi o samą Polskę i budujmy na razie jej tutaj potęgę, a jak widać niestety na razie przy tych rządach, które są, no to te perspektywy są bardzo, bardzo słabe. Bardzo dziękuję za te bardzo mądre i bardzo ciekawe analizy.
Dziękuję Państwu również za uwagę. Naszym gościem, moim Państwa gościem był dzisiaj Pan Marcin Dybowski. Zapraszamy Pana do naszej kolejnej rozmowy. Mam nadzieję, że to będzie niebawem. Dziękuję bardzo. Wszelkiego dobra raz jeszcze. Wielkanocnie. Niech Pan Jezus zmartwychwstały błogosławi. Ja się również z Państwem żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Laudetur Jezus Chrystus. Żegna się z Państwem Marek Skowroński. Szczęść Boże. Daj Boże. Chrystus Chodzę.